I hurt myself with loving you. I hurt myself with loving you. Though I don't have the scars to prove there's pills for what my heart's been through. I hurt myself with loving you. Walk slow for me, baby. Walk slow for me, oh. Eyes closed as you're leaving. I don't wanna see you go. I guess it's 'cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Dzień dobry w nowym vlogu. Zaraz wracam, idę wypuścić psiaki. Tak, zostań Mikołaj. Zaczekaj tutaj, dobrze? Chodźcie. Teraz uwaga, zamykamy drzwi. Zamkniesz drzwi? Tak, tu. Konkluzja na dzisiaj. Zaczynam uprawiać medytację, robić medytację. Nie mam pojęcia, jak to się nawet nazywa. I proszę mi nie upominać, bo wyjdę z siebie i stanę obok. A jak u was? Lepiej? Powiedzcie, że lepiej, bo ja po prostu... Albo nie, powiedzcie, że macie tak samo przerąbane, będzie mi lepiej. Wiecie, mentalnie, psychicznie. Mama będzie sprzątała, przynajmniej to mi się może uda dzisiaj zrobić. Nie, ja nienawidzę, jak mam taki totalnie nieproduktywny dzień. Dzisiaj jestem w całkowitym tyle z robotą, Krzyś pracuje, więc ja wezmę się za sprzątanie domu, bo w sumie z tym też mam tyły, więc chociaż to zrobię. Gdzie byłoba? Aha, to jest bam bam, popcorn bam bam. Rodzic, czasami ma już takiego w nerwa i w pewnym momencie już tak, wiecie, odpowiada po macoszemu, jak to się mówi, bam bam. A potem przychodzi ten mały człowiek i mówi wam 10 raz bam bam i stwierdzacie, że wy też nie słuchacie. O to chodzi, że dziecko was nie słucha, tak jak ja powiedziałam na początku, a on mówi 4 raz bam bam i ja myślałam, że chodzi o coś zupełnie innego, a chodzi o maszynę do popcornu, żebyśmy popcorn robili dzisiaj. Kochanie, chodź tutaj, nie. Pokażę wam, co udało mi się już zrobić, bo udało mi się uprzątnąć tutaj tablicę. Że ma ona ręce i nogi. Generalnie ta książka nie powinna tutaj być, ale ma jakieś takie honorowe, specjalne miejsce. Tutaj sobie podzieliłam wszystkie rzeczy, więc to udało mi się ogarnąć. Chcę ogarnąć tą szafkę, czyli lekarstwa i inne takie pierdoły. Jakoś to mądrzej podzielić, bo aktualnie mądrości nie ma tam żadnej. Tutaj mamy półkę ze słodkościami i nie wiem, czy jej po prostu nie zmienić gdzieś tutaj, a tą taką dużą sobie zostawić. I nie wiem, czy by tej półki ze słodkościami nie przenieść gdzieś tutaj, a tą dużą sobie tutaj zostawić. Zaraz zobaczymy i ogarniemy. Dobra, życzę mi powodzenia. Bo widzicie, tutaj wstążki, tu płyn do naczyń, tam żurek. No nie wiadomo w ogóle, o co chodzi, nie? Tak wygląda moje życie, tak wygląda mój dom. Normalnie cyrk na kółkach, no nie? Kolorowe wstążeczki, olej do maszyny, tutaj mamy płyn do naczyń, 3 słoiki, 2 żurki, pewnie po terminie. Brawo ja! Moje życie w jednej półce. Miszmasz, Armagedon, cholera wie, o co chodzi. Naprawiłeś! Brawo, mama jest z ciebie dumna! Proszę bardzo, Mikołaj, zepsuł i naprawił! Udało się? Będziesz nam przeglądał przyprawy? Dobra, to zobacz, że mamy tutaj przypraw. Wszystkie są zamknięte, więc jest bezpiecznie. Musimy je wszystkie wysypać. Ale zostaw kamerę. Miki. Po co mi przyprawa do masła? Na cholerę ja kupiłam przyprawę do masła? Moje rany. Oj! Uważaj! Uważaj, żebyś sobie nie dziubnął. Zioła prowansalskie jeszcze. Przyniesie.
wyrzucenie. I to wyrzucenie. Mikiniu. Słuchajcie, mieliśmy fazę na przyprawę do ziemniaków. Dawaliśmy przyprawę do ziemniaków, za każdym razem zrobiliśmy ziemniaki. Mam 5 przypraw do ziemniaków, nie? 6. Bo Mikołaj trzyma kolejny. Tak. Tak, co to jest? Pokażesz wszystkim, co to jest. Mamy. No, ale nie, nie, Mikuń. Nie dotykaj. Była umowa, tak? Chciałam kupić przyprawę do piernika, kupiłam przyprawę do sernika. Nie mam pojęcia po co. Przychodzę wieczorową porą. W międzyczasie nic nie nagrywałam, bo tutaj była walka o życie, ale udało mi się ogarnąć i sprzedam wam tutaj ciekawy patent. To jest herbaciarka, pudełko na herbatę, nie wiem jak to nazwać, a ja zrobiłam z tego pudełko na słodkości. Także jak ktoś będzie miał na coś ochotę, no to już wszystko jest super, bo mi się udało zmieścić czekolady tutaj, więc sztos, jest to przez szybkę, no i fajnie. Także wykorzystałam, bo nie miałam co z tym w ogóle zrobić, bo ja aż tyle herbat nie piję. Jak piję, to takie, które sama właściwie robię, to tak w cudzysłowie, ale kiedyś wam opowiem o moim robieniu herbat. Proszę bardzo. My teraz zabieramy się za taki wieczór bajkowy, bo mamy 6, więc te pół godzinki włączymy sobie jakąś bajkę. Może Garfielda, będzie spokój. I robimy popcorn. Ostatnio to jest ulubiona czynność Mikołaja i też ulubiony smak. Jej! Yes. Jeszcze raz, jeszcze raz! Jeszcze raz, Dalsio! Proszę jeszcze raz! Co ci dobrze zrobił? Jeszcze super, raz? No. To czekaj, jeszcze, mama chce, żebyś jeszcze Jezu, raz Jezu, on wszystko wie! Tak. No co wy gadacie? Wpadła ci? O-o! Oj, oj, ci tata wyciągnie. To nic, już tata wyciąga, proszę. Masz. No, tutaj masz pod stópką, popatrz. Dobrze, wrzucamy jeszcze to. Mikuś, pokaż jak wrzucasz. No. Super. Wszystko umie. Wszystko umie. I teraz postawiamy i włączamy, czekaj. Bo generalnie chłopaki zawsze robią popcorn razem, a ja potem go dokańczam z masełkiem. Tutaj no, aż tak to nie wiedziałam, że doszli do takiej perfekcji. No to się może oddalę, co tu się dzieje ogólnie. Mikołaj, gotujesz wodę? Tak, no robię dwie rzeczy na raz. Moi drodzy, włączamy jeszcze raz. Okej, Kuba, gorące stópki. Poszło gorące? No, skoro już robiliśmy popcorn, to powiem wam, powiemy wam, jak zrobić popcorn idealny. Bo jeżeli macie maszynę, jeżeli nie, to bardzo polecamy. Kupowaliśmy ją, nie wiem, chyba przy okazji filmu z tym, kino domowe. Tak, tak. Kupiliśmy specjalnie po to, ona przez jakiś czas leżała i teraz do niej po prostu wróciliśmy i właściwie używamy ją co drugi dzień. No popcorn jest zdrowszy niż chipsy, mimo wszystko. Chipsy też mamy, zresztą widzieliście wcześniej, ale czasami się chce. I udało nam się zrobić taki kinowy popcorn. Jak go zrobić? Pierwsza rzecz to musicie sobie zrobić, uprażyć kukurydzę. Nie mam pojęcia ile tu jest, ogromna miska popcornu. Tak gdzieś tyle, żeby weszło w taki garnek. Ogromna. Gotuj z Martą. Z
składniki. Ogromna miska popcornu, wielki garnek. Potrzebujemy masło i ja tego masła daję tyle. Zważę to. Żeby nie było, bo mój mąż się do mnie śmieje. Zważmy to masło. Nie będę zmieniała sobie kamery, bo dobrze mam. 35 gram masła na dużą ilość popcornu. I teraz, co jest najważniejsze w tym, aby zrobić ten popcorn kinowy? To sól. No tak, jak chcę coś zrobić szybko, to nigdy nie wyjdzie. Nie, będziesz musiała, tu jest. Jest? Najważniejsza jest sól, ale nie może to być, widzicie jak się zdymiło, to nie może być sól taka gruboziarnista, tylko ją musimy zmielić. I ja do tego, znaczy Krzyś używa moździerza. Wtedy robimy taki sól puder, nie? Jak jest cukier puder, to robimy sól puder. Kumacie. I my sobie ją dajemy tutaj. I do tego potrzebujemy dwie takie bardzo spore szczypty. Nie mam pojęcia, nie jestem w stanie tego zważyć, bo musiałam mieć wagę jubilerską. Prawdopodobnie w domach jej nie macie, więc nie byłoby sensu tego ważyć, bo i tak nikt by nie ważył. Jak mówię, dwie duże szczypty to takie naprawdę od serca. Widzicie? Tu. Jeszcze trochę dodam, bo my robimy taki słony. Okej. I teraz musimy rozpuścić to masło, które mamy tutaj wcześniej, razem z tą solą i do tego będziemy wsypywać nasz popcorn. Dlaczego popcorn na masełku jest super? Dlatego, że pachnie i smakuje masełkiem. To jest najlepsze, co może być. Bo tak, wiecie, ja wiem, że jak się robi z takiej maszynki, bo jak pokazałam ją na Instagramie, to bardzo wiele osób mi powiedziało, ej, ale jak to zrobić, żeby to nie był taki po prostu wiór? Taki styropian, no bo popcorn bez soli, bez masła, to jest właśnie taki styropian. No i to jest odpowiedź na to, żeby nie było styropianu, a był pyszny popcorn. Jeszcze troszkę. Ja wiem, że sól to biała śmierć. I tak, Mikołaj jest z nami popcorn. I jeszcze nic mu nie stanęło na żołądku. I teraz wrzucamy, bo nie powiedziałam, wrzucamy ten popcorn do garnka, gdzie jest rozpuszczone masło. Dajemy minimalny palnik, żeby tylko ten popcorn był ciepły, bo w kinie mamy ten popcorn przynajmniej na początku ciepły i po prostu go tak obracamy. Najlepiej jest to robić po prostu ręką. Trzeba to robić delikatnie, żeby nie połamać tego popcornu. Trochę cię wycofałem, kolego. Czas się iść powoli kąpać, ten pan już bardzo chce. Dobrze, weź mamę za rękę i idziemy się kąpać, pokaż mi. Tu idziemy się kąpać, tak? Gdzie jest twoja panienka? Tu jest twoja panienka, wyciągamy ją. Tak? Teraz bierzesz się. Idź przyprowadź tatusia. Za rączkę go weź. No za rączkę. On na mnie spojrzał. Z wrokiem i powiedział chodź. Idę do mojej wysprzątanej spiżarni. Gdzie wszystko wiem. Co gdzie mam. Ja idę chłopakom dać kaszkę, a sama idę Mikołajowi przygotować łóżko do spania, bo muszę mu zmienić pościel. Także
Pegasusa. Patent. Już go sprzedawałam i używam go właściwie odkąd się Mikołaj urodził. To ręcznik pod prześcieradło, a nawet dwa. Przez ręcznik dziecko może oddychać i tak dalej. Nie stosuję żadnych tych mat przeciw przeciekaniu, gdyby była jakaś awaria, bo po prostu się boję. Sami my mieliśmy kiedyś na materac taki pokrowiec. Wiecie, kupiliśmy nowy materac, więc chcieliśmy zabezpieczyć go jak najlepiej się dało. I efekt finalny był taki, że pociliśmy się na tym okropnie, spało się niewygodnie i dodatkowo baliśmy się, że nie przeżyjemy. A jesteśmy dorośli i generalnie bardziej kontrolujemy nasz sen niż małe dziecko. Więc tutaj zawsze daję pod prześcieradło jeszcze ręcznik i zawsze to dodatkowo jakby zabezpiecza nasz materac dziecka.